Dum, co w tym odcinku? Lot balonem nad Luxorem. Świątynia Hatshepsut. Grobowce w Dolinie Królów. I lekcja o piwie. Igret, krainy piwa. Od dawna. Zapraszam na film. Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Godzina 5 rano. Muszę przepłynąć na drugą stronę Nilu do lądowiska balonów. Będę obserwować wschód słońca nad Luxorem. No to lecimy. Jak się nazywa pilot balona? Napiszcie w komentarzu, jak ktoś wie. First of all, we start the flight from one place, but we will not land here again. We will land in different place. Altitude we need in our flight plan, and our maximum height will be 500 meters. Właśnie pilot nam powiedział, że będziemy oczywiście lądować w innym miejscu niż my wystartowali, a maksymalną wysokość, na jakiej polecimy, to 500 metrów. Tam widać na dole świątynia Hatshepsut, do której też jeszcze dzisiaj pojademy ją obejrzeć z bliska. W ogóle to my mieli lecieć w tamtym kierunku, no ale wiatr zdecydował inaczej. Minuta do wschodu słońca. Thank you.
cały ten zielony teren, co widać, to tak szeroko rozlewał się kiedyś Nil. Teraz, żeby nawodniać te tereny, to wykopali różne kanały nawadniające. Lot balonem nad Nilem o wschodzie słońca. Jedno z podróżniczych marzeń spełnione. Mogę odhaczyć. Ale to nie koniec. Teraz ciekawy kajnas zaniesie wiatr. Jeden z tych statków, co widać na dole, to jest ten, co i o nim pływał w trakcie rejsu, ale teraz nie umiał rozpoznać z góry, kiedy to jest. Keep holding the rope and keep landing with the ship. Our landing, maybe we're gonna land like this way. One, two, three. The basket maybe tipped over, but it doesn't tip over. It will back again. So please keep landing position and stay holding the ropes and stay inside the balloon, please. No to chyba było zrozumiałe. Jak będziemy lądować, to być może się kosz będzie odbijał parę razy i może się przewrócić. Znosi nas nad pustynia arabsko. Wygląda to jak powierzchnia innej planety. Tam już widać, że jeden wylądował.
No to lądujemy. Trzeba zająć bezpieczną pozycję do lądowania. W razie czego, jakby się przewrócił. Jazda balonem po pustyni. Musi pociągnąć jeszcze trochę, żeby ten rant przeskoczyć. Nie możemy wysiednąć, bo mu się ciężar zmieni. Nie opanuje tego. Ciś, chłopie, ciś. Na wierchu otworzyli luftownik, żeby spuścić luft z balona. Teraz pomału go będą składać. Okay guys, may I have your attention please, last thing before we leave. Everybody enjoy it. Yes. Everybody okay? Okay, perfect. So on behalf of audio, so hopefully I hope if you are happy and enjoy the flight, hopefully appreciate our ground crew with the ship crew if you want to leave. Fajne przeżycie. Lecieliście już balonem, albo chcielibyście polecieć? Napiszcie w komentarzu. Wracamy autem nazad do Luxoru. Kaj czekają nas następne przygody. A teraz pojadymy do tej świątyni Hatshepsut, co ją było widać z góry, z balonu. Co jeszcze? Halo, czy pan albo pani chciał jakieś napoje? No i się pytasz, ale najpierw lekcja historii o piwie. Egipt, krainy piwa, od dawna, obok piramid, znaleźli wszystkie źródła wody, że Egipcjanie wymyślili jako pierwszy naród to piwo na całym świecie. To piwo potrzebowało specjalną roszczą. Przepraszam bardzo, jeżeli mnie dobrze wymawiam. Oni wymyślili do roszczą na twarzyścia dwa gatunki chleba. Tak już podwodnili Egiptolodzy ostatnio. Nawet użyli specjalnych rodzajów drożdża na zrobienie piwa. Najdziwniejsze straje próbników w historii świata. Być może pierwsze. Czyli my mówimy około 1200 przed naszą erą. W mieście robotników, tam w Luxorze, na zachodzie Luxoru, prawie kilometr na północ Doliny Krowów. Tam robotnicy pracowali i tam pomieszkali. Tam przygotowali wszystko na kolejną pracę w kolejnym dniu. Jeden z nich strajkował i mówił, dlaczego pan król tak traktuje nas? Dawno dajesz nam tyle mięsa, tyle pszenicy, a jeszcze tyle dobre, smaczne, pyszne piwo i wino. A teraz bardzo mało. To była najciekawsza reklamacja robotnika w historii świata. I na pierwszy raz to oni, pierwsze reklamacje były o piwie. Dziękuję. My też dziękujemy za lekcja i super wycieczki. No, ale to jeszcze nie koniec. Po drodze krótki przystanek przy kolosach Memnona, które w sumie nic wspólnego z Memnonem nie mają. Nazwa ta nadali Grecy, którzy odwiedzali te rejony, a w rzeczywistości kolos Memnona przedstawiał faraona Amenhotepa III. I stoi to już tu prawie 3,5 tysiąca lat.
Hatshepsut była kobietą faraonem. Baby niby nie mogły być faraonami, no to se doprawiła sztuczną broda, no i już mogła być. Hatshepsut pojechała do Somalii, przyniosła najlepsze drzewa w doniczkach. Przyniosła tu i przyniosła gleba z Nilu i Czarny Muł. I wszystko tu wołożyła i obrawiała. Ale ziemia tu nie pasuje, gleba tu nie pasuje. To co zrobić? To ona nawadniała codziennie i postarała się jak najbardziej. Ale niestety wszyscy naukowcy mówią, to nie dało jej rady. I oni musieli importować wszystkie te drzewa, kadzidło i wszystko, co oni robią, importowali dalej. I nie dał rady wiegercie tutaj uprawiać. Świątynia była wszyscy zniszczona przez trzęsienia ziemi. Przez lata była przysypana pioskiem. Od 1968 roku działo tu do dzisiaj polską misja archeologiczną. Nawet nie tak dawno, rok temu, znaleźli u niej skrzynka 3500 lat staro. A co było w skrzynce? Szkielet gęsi i pióra ibisa. To, co możemy teraz oglądać, to jest w większości rekonstrukcja. To była świątynia Hatshepsut. Hatshepsut. Na placu leżą jeszcze kawałki tej świątyni. Cały czas to badają i próbują wykombinować, kaj to będzie pasować. Czyli taki egipski puzzle 3D. Za tą górą z drugiej strony leży Dolina Królów. Dolina Królów. To miejsce spoczynku królów Egiptu okresu od 18 do 20 dynastii. Te grobowce to są wykute w skałach kompleksy korytarzy i sal. W sumie odkryto do tej pory 64 grobowce i 20 niedokończone. Część tych grobowców jest udostępnione do zwiedzania. Zajrzymy do Nikerych. To jest ten grobowiec od 19 dynastii. Panostwo zejdą tędy, idą tak dalej, a tu, tutaj był coś w kamienną. Oni musieli skręcić trochę. A jeszcze niżej, a już. To jest przerwa. Co to za przerwa? Albo to był gruz dla kogoś innego, a oni skorzystali później i wykopali mu głębiej, albo że oni zrobili mu komor tu i koniec. A on nie zgodził się, miał wymaganie. Dlaczego nie głębiej? I dlatego wykopali mu tu. Nie, jeszcze głębiej wykopali tu. Rozumiemy, jak to jest? A my dokąd idziemy? Do tego. Każdy grobowiec musi mieć ściana pierwsza tu. To jak złodzieje wejdą, nic nie ma. Nie wiedzą, że dalej schowany coś. Jeszcze inna ściana tu. Jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Rozumiemy, jak to ma być, czy grobowiec?
Przez całe lata grobowce były rabowane. Jedyny grobowiec, jaki udało się odnaleźć, kiedy nie był splądrowany, to grobowiec Tutenchamona KV-62. Każdy grobowiec ma swoje oznaczenie. Dalej nie idzie przyjść. Szkoda. Niektóre grobowce są połączone ze sobą, co tworzy taki jakby kompleks labiryntów podziemnych. W Dolinie Królów nie można używać ani aparatów większych, ani kamer. Jedynie pozwalałem telefonem. Ale tym też chyba coś udało się nagrać. Porobić fajne zdjęcia. Odjeżdżamy już z Doliny Królów. Odjeżdżamy też z Egiptu. Być może w przyszłym roku uda się tu wrócić, bo jeszcze dużo ciekawych miejsc zostało do obejrzenia. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne filmy. Nara.